mamy ze sobą najsłynniejszego redaktora w Polsce i mamy też pana redaktora Mazurka. I skończyliśmy etap trzeci. Mazurków, rzecz jasna. Etap Mazurków. Jakie Mazurki były najlepsze? Najlepsze są oczywiście Mazurki królewskie, czekoladowe z bakaliaków. I one są absolutnie najlepsze. Do tego poziomu, mojej mamy, zmieścił się tutaj tylko Gabijew, no i oczywiście Ewa Gabijan i oczywiście Rosji. Ale to generalnie trzymajmy się tak, żeby poziomu mojej mamy żaden jeszcze nie osiągnął. Rozumiem. Jak pan redaktor skomentuje fakt, że etap... Że tak wielu ludzi kaszlało. Tak, że tak bardzo wielu ludzi kaszlało. Tak, bardzo niepokojące. Ale w ogóle generalnie zanika ta idea, żeby filharmonii czy do teatru czy tak się wykaszlał. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, pewnie przez ten strach przed COVID-em. Jednak jest optymistyczne to, że ludzie znowu zaczęli kaszlać. Ludzie po to się jednak przychodzi. Po to się przychodzi, są nawet specjalne preparaty produkowane. Żeby wykaszlać. Tak, my nawet wyprodukowaliśmy taki preparat. Tak. Wy we dwóch. Pokażemy. Wyglądacie na takim. Ja mam jeszcze takie pytanie, jak skomentować to, że ostatni solowy utwór na tym konkursie to jest utwór niemiecki, a przecież jesteśmy w Polsce na konkursie Fryderyka Chopina. No ale Chopin, jak same nazwisko wskazuje, był Czechem, a Czesi to największy przyjaciel Niemiec. To dlatego. Jeżeli redaktor zgodzi się jeszcze na pytanie od kolegi, to... Przepraszam, bo ja teraz... Pan ma kolegę? Pan nie wygląda na kolegę. Trochę mi się... ręce mi się trzęsą, jakbyś mógł zostać zamieniony. Tak, wielkie emocje. A ja między nogami potrzymam tutaj. Nie, jasne, między nogami, to znakomicie. Ja chciałem tylko zapytać, przed każdym występem była prośba o to, żeby utrzymać dystans. Czy to nie jest jakaś taka ujma, żeby dystansować się od muzyki Chopina? Nie wiem, nie zwracałem uwagi na to, co mówią, zwracałem na to tylko uwagę na to, kto. Mam tutaj razem z kolegą Pawrylukiem swoją faworytkę wśród zapowiadających i wielkie brawa, które widzieliśmy, były nie tylko, nie tyle brawami na powitanie artystę, tylko na pożegnanie pani, która zapowiada. To my też się będziemy żegnać, na koniec jeszcze spóźnione życzenia urodzinowe. Żegnajmy się. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Cześć. Dziękuję.